Dzień dobry, witam w kolejnym vlogu na moim kanale. Ja mam na imię Justyna, a z tyłu siedzą moi synkowie Franciszek i Kostek. I właśnie wybieramy się gdzie? Do lekarza. Do lekarza gdzie? Na mosty i na tunele. Na mosty i na tunele, czyli Franek, wytłumacz po polsku? Wrocław. Jedziemy właśnie do Wrocławia, odpalamy brykę i suniemy. No dzisiaj taka niestety troszkę pogoda deszczowa, ale przynajmniej jest ciepło, więc nie narzekamy, tylko śmigamy. Jeszcze tutaj mam kawkę na drogę. Jedziemy. Była mała przerwa na siusiu. Naprawdę mimo tego, że dzisiaj nie ma słońca, jest tak dość pochmurnie, chociaż tu się przejaśnia, to całkiem spoko. Hello! 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 Siadamy. Siadamy i jedziemy dalej. Do lekarza. Do lekarza. Zbadać nosek i łóżka, tak? Było, że Franciszek, oto ten chłopczyk dzisiaj jest na wagarach, bo trochę jest, a trochę nie jest. Nie, no nie jest, bo jego klasa pojechała na wycieczkę dzisiaj. Nie, on nie chciał jechać i tym sposobem nie jest na wagarach i jedzie z nami na... No to jestem czy nie? No nie, no nie jesteś, no bo twoja klasa pojechała na wycieczkę, nie? No. Więc tak. Dobra, śmigamy dalej. Jeszcze nam trochę zostało. Będziemy za wcześnie. Za wcześnie wyjechaliśmy. Ale to nic. Zatrzymamy się na maku. Nie na żadnym maku, absolutnie. Zapomnij. Zjemy coś pysznego, zdrowego. A może pójdziemy do gram masalalal, masalalalala? Tam na rynku. Na butter chicken, chicken butter. Jest. Nie, nie, no chyba zwariowałeś, żadnego dziadostwa. Butter chicken, masalala. Nie. Albo poszukamy jakiegoś czegoś innego dobrego, pysznego. Zaczekamy, po prostu pochusiamy się na tamtej huśtawce. Jakie? Dobra, nie wiem jeszcze co będziemy robić po lekarzu, teraz jedziemy dalej. Zobaczcie, w toalecie jest przewijak. Ostatnio wam pokazywałam tutaj też tą toaletę, ale jest przewijak otwarty tym razem. I proszę, worki na zużyte pampersy, chusteczki mokre, pampersy w różnych rozmiarach. No, to jest, to się ceni, powiem wam, to się ceni. Czekamy chwilkę na naszą wizytę. Jeszcze jedna osoba przed nami i my, chłopcy, oczywiście zadowoleni, bo czym dłużej tu są, tym się bardzo cieszą, bawią się. No i idziemy sprawdzić, czy z Kostisia, migdałkiem i uszami wszystko w porządku. No brawo, Kostiś był dzielny na badaniu i dostał, co dostałeś? Żyrawę balonika, super! Jedziemy jeszcze zbadać słuch, tak? Słuchajcie, byliśmy na tym badaniu słuchu i okazało się, że z tym jednym uchem nie jest do końca tak, jakbyś powinno. I nie wiem co dalej, wysłaliśmy te... Czekaj, bo auto jest, musimy poczekać. Wysłaliśmy te wyniki do lekarza, ale jeszcze na ten moment nam nie odpisał. Zaparkowaliśmy na Galerii Dominikańskiej. Idziemy coś zjeść pysznego. Ja się nastawiam na gram na masalę. Masalę? Tak? Oj, Franuś! Zobacz, jak jest piękny. Pokaż, jaka piękna kamienica. Kamienica piękna, ale już ta. Chyba będzie remontowana. Widzisz, jak jest to trochę. No ale pogoda nie zała. Ale nie, wcale nie jest źle. Miało dzisiaj cały dzień padać, jak wczoraj sprawdzałam jest w prognozę. Zimno. A nie pada. Ale jest zimno. No, nie jest zimno, jest 12. Jak tu ładnie pachnie. Ostatni nam się wózek przydaje,
Kostek jedzie w wózeczku, pokaż Kostysia. No, a to nie było w sumie badanie słuchu, tylko pomiar ciśnienia w uchu. No, w każdym razie zobaczymy, co nam doktor odpisze. A teraz pokażemy wam trochę rynku we Wrocławiu, nie? No. Idziemy dalej? Jak ktoś padnie, to będzie bardzo mokry i zimny. Tak, to prawda. Jak ktoś padnie, to będzie mokry i zimny. Co? Chcesz zobaczyć, czy dasz radę przepchnąć? Zdradzę ci tajemnicę. Nie dasz rady. Nie dasz rady. Bardzo, zobaczcie, jaki franek jest oświetlony. Jesteśmy w Gramma Sali. Kostek czeka na kredki, tak? Będziesz sobie rysował? Co będziesz rysował, słonika? Kolorowo? Tak? Wow, ekstra. Z parasolką? Nie. Yeah. No zobacz, on ma parasolkę. A franek jest jak gwiazda. Po prostu świeci najmocniej, najjaśniej. Tak. No i słuchajcie, franek nam załatwił salę VIP. Powiedz, jaki pan był miły, pan kelner? No, bardzo miły, że ja tylko nie zauważyłem tego tam znaczka, że jest VIP. Mhm. No i mama później przeczytała. Tak było. Pan powiedział, że możemy sobie tutaj usiąść. Bo my jesteśmy VIP-y przecież, nie? No tak. Co tam kolorujesz? No koloruj ładnie. Super. 2,5, przepraszam. No, a do ilu lecimy? 3 koła, mama. Do 3, no okej. Okay. Super. Przychodzić, bo tutaj słuchajcie, 8 lat temu, 8 albo 7, jak był Sylwester i przyjechaliśmy z Dominikiem, to były takie nasze początki w ogóle, jak się zaczęliśmy spotykać. Ale poczekaj, bo mama opowie na historię. To były początki, jak się zaczęliśmy spotykać, no i nie mieliśmy planów na Sylwestra, nie wiedzieliśmy co robić. No i wpadliśmy na pomysł, że pojedziemy do Wrocławia, tak po prostu opochodzić, bo u nas na pewno wiedzieliśmy, że będzie wszystko pozamykane, no a w większym mieście jest większa szansa, że coś nam się po prostu przytrafi. No i pojechaliśmy do Wrocławia i tutaj właśnie sala była otwarta. Przyszliśmy tutaj i wtedy pierwszy raz wtedy zamówiliśmy właśnie ten zestaw, który dzisiaj zamówiliśmy, czyli curry combo z butter chicken, z chlebkiem nam czosnkowym i to jest sama pyszność. Aż żałuję, że teraz Dominika tutaj nie ma, ale za każdym razem, kiedy jesteśmy we Wrocławiu, to bardzo, bardzo lubimy tu wracać, bo jedzenie jest przepyszne, jest przemiło, przepięknie i tak naprawdę fajnie, nie? Jesteśmy w pięknej sali VIP. Jesteśmy w pięknej sali VIP. Ostatnio tutaj byliśmy jakoś latem, pamiętasz? Wtedy jak ty na tym tunelu aerodynamicznym latałeś i przyszliśmy tutaj wtedy pierwszy raz też rodzinnie. To jest właśnie ten zestaw, co my zawsze bierzemy, 130 zł, ale tym się naprawdę najedzą, tak jak my we 3 osoby, to spokojnie. My z Dominikiem na pół zawsze to bierzemy i jeszcze zdarza się tak, że nie dojadamy, więc naprawdę zestaw jest bardzo fajny. A karta oprócz tego wygląda tak. Bardzo. Franek sobie kupił w candy shopie. Izaka, dobry? Ej, no! Kolowy. Ale pyszny? Daj spróbować. Dobry. Ty to jedz frytki,
My, słuchajcie, byliśmy w takiej super restauracji. Kostek tam miał jakąś taką dramę drzemkową. Nie chciał zasnąć, ale był śpiący. No i teraz musi dojadać frytki z McDonalda, bo niestety nic tam praktycznie nie zjadł. Trochę tylko ryżu. I... No i teraz zgłodniał i powiedział, że on chce frytki. No więc... Niestety, znowu frytki. Franek kolowy lizak, a Kostek sobie wybrał... jaki? Guma balonowa. Dobra. Lecimy dalej. Dobry? Franka jedzącego swojego lizaka z candy shopu, a tutaj bardzo proszę Sweet Factory. Ale Franek już niestety zaliczył. Kurde! A mówiłam? Poczekaj. Zobaczymy gdzie indziej. Nie, ty tak nie mówiłaś. Mówiłam, że zobaczymy gdzie indziej. Ale ty na początku chciał. No niestety, następnym razem. Moje mamy, jaki sobie wybierzesz? Ja sobie wybiorę chyba... z różą. To? Albo słony karmel. Nie, słony karmel, dobra. Proszę, słony karmel. Dziękuję bardzo. Czekamy, bo się rozpadało. No. Jeszcze chwila w galerii, o, ukróciłam się tutaj w restauracji, oczywiście spodnie. Jeszcze chwila w galerii dominikańskiej i spadamy, ale w tym Rituals, ta sakura, nie wiem, czy się nie wrócę po niego, bo był super. To już koniec naszej wrocławskiej wycieczki. Którą mamy godzinę? 15? Nie wiem. Jakoś po 15 pewnie jest. Chciałam jeszcze coś kupić Frankowi. Chciałam jeszcze coś kupić Frankowi, ale niestety tutaj w tej galerii dominikańskiej w Rzierce nawet nie ma działki. No więc tym sposobem chyba uciekamy, co? Chyba, że się jeszcze zatrzymamy w tym. We Wrocławiu tak. Nie, we Wrocławiu już na pewno nie, w Koronie. Nie. Na drogę. Załapaliśmy się na wrocławskie korki. Idziemy sobie na pół teraz z Frankiem. Jechaliśmy do Wielunia i na działkę do rolnika. Chcesz pokazać? Nie. To... Chodź.
Jak tam? Wolił coś? Nie. Daleko. Wiem. Co tam rolnik zrobiłeś? Ale masz ręce brudne, ja nie mogę. Co tam? Trawa skoszona? O Jezu, co to jest to białe? To jest ten nawóz? Spoczko. Meldujemy się z domu. Byliśmy jeszcze na szybkich zakupach w Biedronce. Jestem totalnie padnięta. Zawsze jestem totalnie padnięta po takim wyjazdowym dniu, a szczególnie dzisiaj, kiedy Kostek miał taki bardzo, bardzo średni humor. Ale no jakoś udało się, przebrnęliśmy. Bałagan tu jest. Trzeba posprzątać, zrobić kolację i położyć się na kanapie i odpocząć. To jest to. Ale jeszcze kolacja przed tym. Pomożesz mi, Franuś? Proszę. Przecież siadę. Proszę, pomóż mi zrobić krewetki. W każdym razie, słuchajcie, jakoś ogarniemy, byleby do 20.30, może 21.00. Zanim Kostek zaśnie, bo zasnął nam oczywiście w aucie na pół godziny, więc mam nadzieję, że to nie spowodowało tego, że dzisiaj pójdzie bardzo, bardzo późno spać. Ja dziękuję Wam bardzo za spędzenie tego dnia z nami. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji, komentarza i do zobaczenia w kolejnym vlogu.